Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, Panowie Ministrowie właściwie, bo tutaj cała trójka jest na sali. Mam zaszczyt przedstawić jako poseł sprawozdawca stanowisko komisji do druków 1360 i 1370 dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Tak jak to mówiłem na komisji, jest to mała ustawa obejmująca dwie deregulacje, a zajmująca się dwoma aspektami. Pierwszym aspektem jest ułatwienie podmiotowi, który składa wniosek refundacyjny o tym, żeby po dwuletnim okresie refundacji, kiedy produkt znajduje się cały czas na liście refundacyjnej, żeby nie musiał przedstawiać całej analizy HTA do odpowiedniego urzędu i właśnie to zapewnia ta nowelizacja ustawy. Ona jest robiona trybem poselskim, ponieważ chcielibyśmy, żeby weszła w życie 1 lipca 2013 roku, co umożliwi okres 180 dni dla poszczególnych podmiotów, a tych leków jest ponad 2,5 tysiąca, tak żeby kontynuowana była refundacja dla tych leków. Drugie udogodnienie dla podmiotów ubiegających się o ponowne objęcie refundacją leków, środka spożywczego, specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobu medycznego wiąże się z ograniczeniem zakresu dokumentacji składanej ministrowi i wnioskiem o wydanie decyzji o objęcie refundacją. I to właśnie, jak mówiłem, zmniejszy zdecydowanie czasochłonność, tak, zaangażowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych, która już w tym momencie ma dosyć dużo wniosków i spory czas na oczekiwanie na takie analizy. Przypomnę, że komisja na swoim posiedzeniu do tego, warto dodać, że ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Ten wyjątkowy tryb został uznany za konieczny ze względu na to, na dotrzymanie 180-dniowego terminu przed 1 stycznia 2014 roku o tym, żeby refundacja była bezproblemowa. I wreszcie warto dodać, że komisja nad tym projektem po pracy przychyliła się do przyjęcia tego projektu bez poprawek i jednogłośnie, co też stanowi pewien ewenement, jeśli chodzi o obrady Komisji Zdrowia. Dziękuję.